Proszę dziś Państwa o podpisanie być może najważniejszej petycji w tym roku. To sprzeciw wobec planowanej demoralizacji młodego pokolenia. Magdalena Buziak-Nowak, zapraszam na kolejny odcinek projektu LIFE. Niedawno minister zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała wprowadzenie rządowego pakietu rozwiązań Bezpieczna, świadoma ja. Ogłoszony pakiet wyrasta z kalkulacji politycznych i ma charakter czysto ideologiczny. Pomija racje konstytucyjne i przeczy zdrowemu rozsądkowi. Nie uwzględnia aktualnego stanu badań naukowych oraz ignoruje poważne ryzyko zdrowotne związane ze stosowaniem przez dziewczęta i kobiety oferowanych środków i procedur, np. tzw. tabletki dzień po. Więcej, proponowane rozwiązania upowszechniają aborcję, wyrafinowaną formę przemocy prenatalnej. Ponadto eksponują młodzież na ryzykowne zachowania seksualne, nie tylko pomijając decyzyjność rodziców w procesie wychowawczo-edukacyjnym, ale deprecjonując rolę mamy i taty w ochronie własnych dzieci. W pakiecie Izabeli Leszczyny nie ma mowy o respektowaniu naturalnych i konstytucyjnych praw rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, o czym stanowią artykuły 43 i 53 Konstytucji RP. Największym absurdem i pomieszaniem porządków jest zestawienie w ramach jednego pakietu rozwiązań z totalnie różnych bajek. Obok poprawy jakości opieki okołoporodowej, co oczywiście popieram w 100%, stoją aborcja czy tzw. antykoncepcja awaryjna, co jest oczywistym manipulowaniem pojęciem bezpieczeństwa zdrowotnego. Pomieszanie aborcji z jakościową opieką okołoporodową wprowadza opinię publiczną w błąd co do faktycznych konsekwencji biomedycznych, psychologicznych i społecznych postulowanych rozwiązań. A jakie to rozwiązania? Między innymi eugeniczne ukierunkowanie badań prenatalnych prowadzące do selekcji dzieci ze względu na przewidywany stan ich zdrowia. Po drugie, dekryminalizacja aborcji. Po trzecie, nieograniczony dostęp do tabletki dzień po bez recepty. Po czwarte, finansowanie in vitro i bankowanie nadliczbowych embrionów. I wreszcie po piąte, edukacja seksualna według modeli zachodnich w zakresie obowiązkowych lekcji o zdrowiu. I tu się chwilkę zatrzymajmy. Ponieważ projektowane działania stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego, a ostatecznie po prostu doprowadzą do pogłębienia kryzysu demograficznego społeczeństwa, list otwarty w tej sprawie, zawierający kategoryczny sprzeciw wobec wspomnianych postulatów, podpisało wiele organizacji prorodzinnych, m.in. nasze Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, Polska Federacja Ruchów Obrony Życia, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców, Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne, Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich, Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin, Fundacja Małych Stópek czy Fundacja Głos dla Życia. Teraz czas na naszą petycję, na głos zwyczajnych rodziców, wychowawców, nauczycieli. Apelujemy do minister edukacji Barbary Nowackiej o niewdrażanie w polskich szkołach antyrodzinnej edukacji seksualnej typu B i C w ramach odrębnych lekcji o zdrowiu. Ma powstać nowy przedmiot szkolny, o czym opowiadałam Państwu ostatnio. Dramatyczne skutki takiej edukacji obserwujemy w wielu krajach Zachodu, np. w Szwecji, Niemczech czy Wielkiej Brytanii. To wczesny wiek inicjacji seksualnej, ciąże nieletnich, aborcje i powtórne aborcje nastolatek, choroby przenoszone drogą płciową oraz większa podatność na depresję. Konsekwencje wprowadzenia w Polsce fatalnej edukacji seksualnej będą ponosili uczniowie i rodzice, tym bardziej, że aktualne rozwiązania są dobre. Problematyka rozwoju psychofizycznego okresu dorastania i zdrowia w sposób wystarczający jest prezentowana w ramach zajęć Wychowanie do życia w rodzinie. Petycję można podpisać na naszej stronie internetowej www.pro-life.pl/petycja. Adresowana do minister edukacji trafi również do wiadomości prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Donalda Tuska, minister zdrowia Izabeli Leszczyny oraz rzecznika praw dziecka Moniki Horna-Cieślak. Nasz sprzeciw ma znaczenie. Proszę Was o podpisanie się pod petycją i zachęcenie do włączenia się w tę akcję Wasze rodziny, przyjaciół, znajomych. Nie mamy czasu na bierne przyglądanie się pomysłom, z których niektóre przypominają jeden wielki społeczny eksperyment na naszych dzieciach, na naszej młodzieży. Nie stać nas na to, aby nic nie zrobić. W przeciwnym razie propagandowy walec przejedzie przez wszystkie polskie szkoły. Raz jeszcze przypominam adres www.pro-life.pl/petycja. Tu można zaprotestować przeciw wprowadzaniu do szkół tylnymi drzwiami szkodliwej edukacji seksualnej.
zapraszam do zaglądania na naszą stronę internetową. Tam znajdziecie szczegółowe informacje, do obserwowania naszych social mediów i subskrybowania kanału na YouTubie. Do zobaczenia!